Proszę Państwa, przed świętami jest taki moment podczas wieczoru wigilijnego, kiedy miliony ludzi na całym świecie myśli i mówi do siebie, gdzie ona jest? Gdzie on jest? Albo gdzie oni są? To są takie wigilie i takie momenty podczas świąt, które bardzo trudno opanować. Musimy się uśmiechać, musimy rozmawiać, musimy być dobrzy, serdeczni. Tymczasem dusza wyje. I to są bardzo różne sytuacje. To są pierwsze wigilie, kiedy odszedł ktoś bliski. To są wigilie i takie momenty, kiedy tęsknimy za kimś, kogo kochamy, a kto nie może być przy nas. To są myśli rodziców, których dzieci są za granicą. To są myśli chłopaka, dziewczyny, on wyjechał, ona wyjechała. My sobie dzisiaj o tym wszystkim poopowiadali, poudzielali, jak zwykle Państwo sobie nawzajem najlepszych rad udzielają, jak dać sobie radę z takimi sytuacjami, kiedy człowiekowi jest po prostu smutno, albo nawet nie smutno, to nawet nie chodzi o smutek, to chodzi o jakieś takie dziwne uczucie rozdarcia, że przecież no jest mama, jest tata, ale gdzie on jest, prawda? Wszyscy mamy to poza sobą, albo właśnie przed sobą. Jestem sama w studiu. Monika Makowska przygotowała muzykę, więc będzie na pewno pięknie grała. Serdecznie pozdrowić i podziękować za piękne audycje, jakich nam Pani tutaj udziela. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Pani, jestem pod wrażeniem, albo dlatego przede wszystkim bardzo przepraszam, ale jestem dosyć chora. Mam głos zmieniony, szatkę i tak dalej, ale bardzo mnie ten temat poruszył, ponieważ jestem bardzo bliski. Otóż już trzy razy, właściwie powiedziałam Pani na wstępie, że dwa, ale trzy razy przeżyłam wigilię, taką pierwszą właśnie, bez kogoś tam. Pierwsza to była wigilia w 1974 roku, kiedy byłam świeżo po rozwodzie z mężem, wówczas siedmioletnim dzieckiem. No i właśnie kiedyś zasiadaliśmy w moim domu rodzinnym u rodziców przy stole, to tylko powiedziałam, pamiętaj synku, to jest nasza pierwsza wigilia bez taty. No i było bardzo smutno, no bo wiadomo. Jest, ale to nie było jeszcze najgorsze, prawda, bo tata jest, był i dziecko nie straciło tego ojca. Natomiast straciłam dwie bliskie osoby. Jedną to rodzoną siostrę, która umarła mając 33 lata i to było w 87 roku. No i też właśnie pamiętam, był wrzesień, więc od września do grudnia niby dużo, niby niedużo. Bardzo niedużo. Prawda. I właśnie też pamiętam tę naszą wigilię z jej córeczką, wówczas 12-letnią. Siostra też była po rozwodzie, więc to dziecko było u nas, nie u ojca swojego. I taki właśnie smutek, brak tej osoby jakiejś najbliższej. No po prostu, trudno mi mówić, ale to było bardzo, bardzo smutne i to się tak jakoś bardzo utrwala. No i niestety miałam po raz trzeci znowu taką smutną okazję, bo umarła moja mama, również we wrześniu. I znowu wigilia. I wie Pani, najgorsze to było to, że ja już w tej chwili jestem dosyć dorosłą osobą po 50, a całe życie martwiłam się, jak to będzie, jak kiedyś, nie daj Boże, ta moja mama umrze, odejdzie, bo była bardzo chora, skąd pamiętam, to była zawsze chora, jak to będzie na Wigilię, którą zawsze spędzałam w tym domu rodzinnym, mimo że byłam mężatką, potem rozwódką i niestety przyszła ta pierwsza Wigilia, świat się po prostu zawalał. No, wszystko jest do przeżycia. Ja po prostu mówię pod kątem tych osób, które w tym roku niestety będą miały taką wigilię pierwszą. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Ja
Ja usłyszałem, że pani prosiła o dzwonienie, postanowiłem zadzwonić, udało mi się. Dzwonię z Krakowa, mam 26 lat, czyli jestem trochę młodszy od pani, która dzwoniła przede mną. Teraz właśnie jestem z psem na pół, także trochę marznę dzwoniąc. A chciałem powiedzieć mianowicie, że no tak, no ja mam 26 lat, ale ostatnio dostrzegłem kilka takich smutnych w zasadzie rzeczy, chociaż trochę i pięknych, ale przede wszystkim poważnych, które taką zadumę mnie wprawiają. Mianowicie? Trochę smutną. Mianowicie 26 lat, akurat powoli zaczynają się rodzić dzieci moim znajomym. Ostatnio uczestniczyłem w iluś ślubach, weselach i równocześnie w pogrzebach. Zmiana pokolenia, naszego pokolenia, moich znajomych, moich bliskich, tak jak mówię, kuzyna, kuzynów. I to jest taka smutna zaduma troszeczkę, że trochę to przemija, że w przyszłym roku ja, że tak powiem, wejdę w związek. I to jest takie naturalne, ale i smutne trochę. Ja wiem, że pana te myśli opętały, zwłaszcza przed świętami. To są niesłychanie przedświąteczne myśli. I muszę panu powiedzieć, że zastanawiałam się przed tym dzisiejszym spotkaniem z państwem, bo nie chcę, żeby to była smutna audycja. Nie, no pan sobie też teraz siedzą gdzieś w domach, bo pan akurat, prawda? Ale żebyśmy również wiedzieli o tym, że i żebyśmy pamiętali po prostu o tym, że nawet przy tym stole wigilijnym, przy którym usiądziemy, może jest wśród nas ktoś, prawda? Kto ma jakieś tam myśli, komu jest smutno i tak dalej, i tak dalej. A co do tego przemijania, to na razie z tego, co pan mówi, fantastycznie. No pan się żeni, pana koledzy, koleżanki mają dzieci. Tak. To jeszcze nie jest takie smutne. No wiem, tylko akurat dzisiaj mamy pogotowie z pracy zabrało, bo się on coś tam źle poczuła, także... No to jest poważne. Te święta rozpoczynają się trochę nieciekawie. Babcia miała operację i sprawiało wrażenie, że może z tego nie wyjść. Miesiąc temu gdzieś, także ogólnie to takie, aha, że tak powiem... są problemy. Równocześnie przypominam sobie jeszcze taką wigilię, jak byłem dzieckiem, miałem chyba 7 lat wtedy albo 6 i wiem, że ojca nie było, bo musiał wyjechać za granicę i nie mógł wrócić akurat wtedy. To była smutna wigilia. No i to było tak, tylko że bardziej chyba dla mnie było to niezrozumiałe, że wszędzie są rodzice, a u mnie kogoś brakuje. I to było smutne. Dla mnie takie dziwne, smutne, zaskakujące. Ale no, bardziej trudne było jednak dla mamy i dla dziadków, którzy jakoś starali się wypełnić tą... Ale pan pamięta tę wigilię. To jest coś innego. No ja pamiętam. Też no, zapomnieć. Natomiast jest jeszcze trzecia rzecz, która dla mnie jest najsmutniejsza. Bo to, że ludzie chorują, to, że czas leci nieubłaganie, że człowiek jest na kolejnej drodze życia, na kolejnym etapie. Przez długi okres czasu nie było tych takich, że tak powiem, rzeczy, o których mówiłem wcześniej. Teraz nagle zaczynają się w dużym nawarstwieniu działać. To smutne trochę, ale równocześnie no, normalne. Z tym się trzeba pogodzić. Natomiast strasznie współczuję i strasznie mi jest tak, nie wiem jak pomóc. Mi się święta kojarzą bardzo dobrze, ale znam ludzi z różnych rodzin, gdzie te święta wcale nie są takie fajne. To znaczy, są niby dwie osoby, to znaczy rodzice, są dzieci, ale jedna z tych rodziców nie jest najlepszą osobą, że tak powiem. I są to, no nie wiem, czy spędzanie świąt z osobą, która jest powiedzmy pod wpływem z jedną ze stron, to jest coś pięknego. Tu jest jakaś pustka i tu jest jakaś samotność. Samotność pomimo, że pełno tych ludzi, nie? Tym ludziom chciałbym jakoś złożyć, przede wszystkim właśnie tym ludziom złożyć. Bardzo się cieszę, że dodzwoniłam się. Dzwonię z bardzo daleka, bo aż z Katowic. Moje imię Elżbieta. I ja niestety też będę przysmucać. Ja jak czuję, że zbliżają się święta, zwłaszcza święta Bożego Narodzenia, jest mi coraz bardziej smutno. Te święta z założenia to są święta rodzinne, to są dzieci, to są rodzice, to są duże rodziny, to jest Mikołaj, prezenty. Ale o czym pani mówi? Czy wszyscy mamy duże rodziny? Czy wszyscy mamy dzieci? Czy wszyscy... Nie, to się tak nie mówi. Moja rodzina jest podzielona. Jest podzielona i ja zasiądę do stołu z jednym synem, były mąż z drugim. Nie możemy tego razem pogodzić przez wiele, wiele lat. Zaczyna się zawsze łzami, niestety. Ja trochę z niechęcią patrzę. Bardzo późno zabieram się do tych świąt. Bardzo to mi idzie opornie. A dawno tak już jest? Tak.
dawno. Niestety dawno, ale to jest tak. Nie ma szans, żeby głęboko tkwi. Nie ma szans, żeby dwóch synów było z panią? Chyba nie. Ale ten syn z panią utrzymuje, przepraszam, przełknęłam herbaty. Czy pani myśli, że nie ma szans, żeby się przynajmniej na jednej wigilii z nimi spotkać? Jak ja mówię o mężu, ja mówię o dzieciach. Spotykamy się, tak powiem, po wigilii. Nie możemy zgrać sobie tych godzin wspólnie. To jednak, nie wiem, od czego to zależy może. A widzi pani z tego drugiego syna często? Nie tak często, jak bym chciała. Aha, no to tu jest problem. To tu jest problem. A ile lat ma syn? Jeden ma 10, drugi 16. A którego pani nie widuje? Tego 16-latka? Tego starszego. Mhm. Jak pani często go widuje? Raz w tygodniu, czasem rzadziej. A on nie powiedział, mamo, ja chcę być z tobą? Na wigilię? Jeszcze nie. I tego pani życzę, żeby powiedział. Bardzo bym chciała. Tego pani życzę, ponieważ mógłby być, ponieważ jest taki duży, prawda, na dwóch wigiliach. I z tatą, i z panią. I ze swoim bratem. To jest taki idealny obraz, do którego dąży pani, podejrzewam, prawda? Tak. Ale no to chyba nie tylko od niego to zależy. No chyba. Chyba nie. Chyba a przez, przez młodszego syna nic się nie da załatwić? Czasami tak, ale ja bym chciała, żeby to wypływało jednak od niego, żeby to było takie w głębi serca, żeby to nie było wymuszane i takie, ale no, dużo, musi. Dużo prawda? Pani od niego wymaga. Jak on z panią się widzi raz w tygodniu i jest z ojcem, to on jest bardzo rozdarty. On chce tam być lojalny przecież. Nie myśli pani? No teraz chyba tak, tak pomyślę. Tak mnie się wydaje, że to on tak z tym całym sercem otwartym, to on jeszcze do pani nie może przyjść. Ile się w tym młodym łbie przez duże E mówię dzieje, prawda? Tak. Ile w sercu, ile on przeżywa. Ja bardzo pani życzę, żeby któregoś dnia dwóch synów było na tej wigilii. Bardzo pani tego życzę. Dziękuję pani Anno. Bardzo mi pani podniosła na duchu. I tak będzie. Tak na pewno będzie. Dziękuję, życzę wszystkiego najlepszego. Ja pani też. Wesołych, szczęśliwych, miłych świąt w otoczeniu rodziny. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Dobry wieczór. Halo? Tak, słucham pani. Dobry wieczór pani. Nie wiem. Ja dzisiaj jestem akurat po takiej bardzo trudnej wiadomości, bo zmarł mój ojciec chrzestny i moje dziecko, które ma 7 lat, zapytało: mamo, a co będzie, jak ty umrzesz? I ja nie wiedziałam, co mam mu odpowiedzieć, bo moje dziecko ma dopiero 7 lat, a ja jestem po pierwszym wylewie. I powiedziałam mu, że ja jestem starsza, ja pierwsza umrę, tylko później. I tak naprawdę to sama nie wiem, czy ja powiedziałam mu prawdę. No, postawiła mi pani pytanie. Powiedziała mu pani prawdę. Ja myślę, że powiedziała mu pani prawdę, bo innej odpowiedzi nie mogła pani udzielić. Mam nadzieję. A poza tym wierzy pani w to? Bardzo wierzę. Że musi pani dotrzymać słowa i doskonale pani rozumie, że nie widząc pani, nie znając pani, siedząc tutaj przed dwoma mikrofonami, nie mogę prowadzić z panią takiej rozmowy, jakbym chciała. Tak. Ponieważ jesteśmy bardzo blisko w tej chwili siebie, bo wyznała pani coś wielkiego na antenie, prawda? Natomiast ja nie mogę na to nic więcej odpowiedzieć, jak tylko powiedzieć pani, że wierzę w to, że pani dzisiaj powiedziała mu prawdę. Tak, chciałabym, żeby to była prawda. A te święta będą w rodzinie? W rodzinie jak najbardziej. Pewnie dlatego nie za bardzo takie szczęśliwe. Bo jednak ktoś bliski, już nie wszyscy będziemy razem. Ja proszę, żeby się pani tak nie poruszała, dlatego że jest prawie północ. Nie może pani płakać, prawda? Nie daj Boże, dziecko panią za chwileczkę przywoła nie, i co będzie. Już, no, ale teraz bardzo proszę, żeby pani się do mnie troszkę uśmiechnęła, bo nie po to z państwem chcę dzisiaj rozmawiać, żeby pani płakała. Tak. Troszeczkę, dobrze? Tak. Wszystkiego dobrego, na pewno będzie wszystko dobrze, bo wiara jest w pani. Dziękuję wzajemnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór. Przede wszystkim najserdeczniejsze życzenia, no ale wszyscy tak zaczynają. Jestem stałą wielbicielką
i stale słucham Panią. Zresztą jestem jeszcze wielbicielką Pani z audycji telewizyjnych. Bardzo Pani jestem, dziękuję. Jestem osobą, przepraszam, zegar dzwoni spóźniony. Jakie to miłe, że on dzwoni. Ale on się spóźnia, drami. Więc chciałam powiedzieć, że ja mam dziwne święta, dlatego, bo ja jestem osobą w takiej mocno zaawansowanej jesieni życia i miałam przed wojną wspaniałe wigilie. Moi rodzice byli dobrze sytuowani i to były cudowne wigilie. I jako dziecko zaczęła się okupacja i były to wigilie bardzo smutne. Przeżyłam mnóstwo, dwa wysiedlenia, powstanie warszawskie, mimo że jestem z Krakowa. I bardzo ciężkie 45 lat naszego kochanego PRL-u. Mam dwoje dzieci. Starałam się im te wigilie robić równie sympatyczne, ale niespecjalnie miałam warunki ku temu, bo no wszyscy wiemy, jak to było, prawda? Tym bardziej, że niestety u nas było finansowo, u mnie i u męża kiepsko, nie tak jak u moich rodziców. Teraz zupełnie nie oczekiwanie, bo mam już prawnuczkę, ale mam też i 3-letnią wnuczkę. I ta 3-letnia wnuczka to będzie chyba miała takie święta, jakie ja miałam przed wojną. To znaczy się, przecież teraz jest wszystko, jest tak pięknie. A pani sobie nie wyobraża, jaki Kraków jest uroczy w czasie, w okresie przedświątecznym. Co się dzieje na rynku? My jeździmy już trzecią niedzielę na rynek i to dziecko jest zauroczone. Prowadzi w tę niedzielę byśmy na przepięknej wystawie szopek. Nie takich ludowych, tylko pięknych, artystycznych szopek. No Kraków przecież z tego słynie. 3-letnie dziecko trzeba troszkę oswajać, nie tylko z kiczem, z byle czym, tylko pokazywać mu już ładne rzeczy i tłumaczyć. No a poza tym, no to jest przecież nie jakoś super bogato, ale dziecko będzie miało ładną choinkę, będzie miało wszystko, co potrzeba. No i te prezenty, i rodzinę, i babcie. Nareszcie się doczekałam takiej wigilii, jaką ja sama miałam. Ja pani bardzo dziękuję. Ja pani bardzo dziękuję i życzę, żeby ta wigilia... Ja życzę, żeby było więcej takich. Ja wiem, ja doskonale znam minusy, wiem strajki, wiem biedne dzieci, wiem te, powiedziałabym, że kompromitujące zbiórki na chore dziecko, na to, na... Ale nie trzeba też jednocześnie samemu się zamywać. Ja pani dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam Kraków. A ja bardzo serdecznie panią całuję i bardzo dziękuję za przeurocze audycje. Odcałowywuję. Dziękuję. No. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Dobry wieczór, program trzeci. Dobry wieczór. Ja przyłączam się do mojej poprzedniczki, że naprawdę pani audycje są wspaniałe. I nie, ale już, już nie. I do tego stopnia przerywam, że jeszcze chciałam powiedzieć, że jest ogromne echo. Czy pani mogłaby ściszyć radio? Tak, oczywiście. I już koniec opowieści tutaj, 10 po 12, proszę państwa. Opowiadamy sobie tu różne ciekawe historie i czekamy, aż pani przyjdzie. Jesteśmy? No właśnie, już ściszyłam radio. Dobrze. I teraz już mówimy o Wigilii, dobrze? Dobrze. Ja mam kilka takich wspomnień z Wigilii, ponieważ można tak podzielić takie Wigilie z czasów dzieciństwa, gdzie zawsze z moimi kuzynkami, z kuzynami oczekiwaliśmy niesamowicie na właśnie na ten okres wigilijny. Po tym takim trudnym momencie składania sobie życzeń, jak nas wszyscy wycałowali i złożyliśmy sobie życzenia, oczywiście prezenty, ale ja mówię troszeczkę tak sceptycznie, ale najważniejsza to była atmosfera, jaka towarzyszyła tym wszystkim spotkaniom. Dobrze, to wszystko jest bardzo miłe, a proszę mi powiedzieć, ponieważ rozmawiamy dzisiaj o takich momentach, tak, kiedy człowiek spędza te święta bez kogoś, kogo kocha, albo pierwsze po odejściu kogoś. Ma pani ochotę na ten temat coś powiedzieć? Tak. Właśnie chciałabym powiedzieć troszeczkę o tym drugim takim etapie, kiedy już jestem w takim życiu już dorosłym. Jestem osobą samotną,
młodą, ale samotną. Nie mam męża, nie mam jeszcze sympatii. Jestem po rozstaniu, bo już minęło to 2 lata, ale właśnie to rozstanie było w okresie takim przedświątecznym. Mhm. I mimo, że rozstaliśmy się z moim byłym chłopakiem, który właściwie już deklarował się, że mieliśmy wziąć ślub, już daleko zaszło, ale mimo wszystko bardzo ciepło o nim myślałam. Podczas tej Wigilii, że mimo, że czułam się opuszczona, w jakiś sposób no, pokrzywdzona przez los, bo już właściwie tak było wspaniale i miało być wspaniale, okazało się zupełnie, że jest inaczej. Ale jakoś znalazłam tyle takiego ciepła wewnętrznego i takiej nadziei, że w sumie widocznie tak miało być i być może to nie jest takie bierne poddawanie się losowi. A złożyliście sobie życzenia? Niestety nie, dlatego że on wyjechał, ja nie miałam możliwości z nim się skontaktowania. Mhm. Ale sądzę, że myślami to byliśmy blisko siebie i to nie było żadne jakieś takie wrogie opuszczenie, pozostawienie siebie. A podczas tej Wigilii też pani będzie o nim myśleć? Wie pani, tak, na pewno pomyślę, ale już nie z taką... A już nie tak. Nie tak, nie. Czyli jeżeli ktoś nas teraz słucha, to bardzo to banalnie spuentuję, ale da się to przetrwać. Da. Dziękuję pani za telefon bardzo. Dziękuję. Odbieramy kolejne 645 22 33 i 645 23 45. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja w sumie jestem osobą bardzo młodą, mam 15 lat dopiero. Witam cię. Tak, i chciałem się włączyć właśnie do tej audycji, bo tak słucham, ludzie dzwonią, mówią takie mądre w sumie, ale smutne dosyć rzeczy. I jak może ja trochę inaczej na to patrzę z innej strony, trochę inaczej myślę, ale ja uważam, że powinno się to z większą dawką optymizmu na to wszystko patrzeć, więcej uśmiechu, w jakąś pozytywną stronę spojrzeć. Przecież życie nie składa się z samych takich wad, że po prostu musimy siedzieć na tej Wigilii i być takim smutnym. No ja rozumiem, że na przykład są różne przykre rzeczy, które się przydarzają niektórym ludziom, no ale można też odnaleźć w tym wszystkim jakieś dobre strony, spojrzeć na to z uśmiechem, sobie przypomnieć jakieś dobre sytuacje i jakoś to przetrwać. Nie trzeba przecież być tak właśnie takim cały czas smutnym. Ja też mam w domu takie trudne sytuacje, bo no między rodzicami nie za dobrze się układa też. No ale no trzeba to jakoś przetrwać, trzeba jakoś przynajmniej udawać, że jest dobrze, przynajmniej stwarzać jakieś pozory, nie zapadać się tak w siebie całkowicie. I właśnie się po to spotykamy, żeby sobie to powiedzieć. I bardzo ci dziękuję za ten telefon, a tobie życzę, żeby ta Wigilia i te święta były miłe. Dziękuję. I spokojne. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Prostych i złych, zdartych.
przez los. Dla nich żytniówki, kubeczek i chleb, ciepły nasz dom, kolęda i noc. Dla tych w drodze pokres, dla tych niczyich jak pies, dla tych rozsianych po świecie jak śnieg, braci za gór, za mórz i za rzek. Dla nich nasz smutek, nadzieja i moc, ciepły nasz dom, kolęda i noc. A to było piękne, prawda? To był jeden z naszych koncertów wigilijnych. Kilka lat temu Marla Rodowicz. Oczywiście słowa Agnieszki Osieckiej to Państwo rozpoznali. Muzyka Seweryna Krajewskiego. Wyróżniam tę piosenkę, bo jakoś bardzo mi się podobała. Dobry wieczór, program trzeci. Dobry wieczór. Ja także dzwonię do Państwa z Krakowa i niestety muszę dorzucić troszeczkę goryczy do tego programu. Bo... Jestem w bardzo trudnej sytuacji, niech pani zrozumie. Straciłem 2 tygodnie temu najbliższą mi osobę, moją dziewczynę, która powiedziała po 6 latach wielkiego związku, wielkiej miłości, że to nie ma sensu. I proszę sobie wyobrazić, co ja teraz czuję. Zostałem sam. I tak błąkam się już od 2 tygodni po świecie, nie widząc sensu, nie widząc promyka nadziei. Mieszka pan sam? Mogę powiedzieć, że tak, ale z rodzicami, ale jestem sam w ogóle, generalnie rzecz biorąc, bo wie pani, kiedy poznałem tą osobę, ma na imię Beata. Zabrała mnie w wielką podróż przez życie, przez wszystko. Ja zarzuciłem wszystko. Swoje zainteresowania, swój świat. Podążyłem za nią. I na 6 lat byliśmy tylko razem. I nagle się to wszystko urwało. Ja nie potrafię opisać teraz swojego stanu. Tak jak już mówiłem poprzednio, ja próbowałem już samobójstwa. Nie, proszę pana. Po pierwsze chciałam powiedzieć, czy może pan troszeczkę przyciszyć tę muzykę, którą pan ma w tle, bo to nie jest program trzeci, ja nie chcę tego słuchać. Dobrze, już chwilę. Dobrze? Dobrze. Dobrze. Proszę wyciszyć tę muzykę, ja poczekam. Tak, słucham. Bo to było strasznie smutne. Proszę sobie włączyć program trzeci. Proszę nie słuchać tej muzyki, bo ta muzyka to po prostu człowieka w bardzo nawet dobrej formie. Jeżeli miałby myśleć na tematy smutne, to przy tej muzyce byłby jeszcze smutniejszy. Chociaż to piękna muzyka. Proszę wyłączyć tę muzykę. Ja już wyłączyłam. Okej. Okay. Po drugie, bardzo pana przepraszam, ja nie jestem żadnym psychologiem, jak pan wie, ani psychoterapeutą. Wobec tego nie mogę podjąć z panem rozmowy, którą może warto by było, żeby pan podjął. Ale nie widzę żadnego powodu z osobą profesjonalną. Na razie wydaje mi się tak. Ile pan ma lat? 22. 22 lata. Poznał pan ją, kiedy miał pan lat 16. Tak. Czyli krótko mówiąc, była to wielka, pierwsza, wspaniała miłość. To nie była pierwsza? Nie. Nie była pierwsza. Pomyliłam się. 2 tygodnie jest pan bez niej, bez Beaty. Po 6 latach to człowiekowi potrzeba
bardzo dużo czasu, żeby się z tego wszystkiego wygrzebać. Ale ludzie się, proszę pana, rozstają i po 30 latach, i po 20 latach. I ludzie się rozstają w bardzo trudnych sytuacjach życiowych, na przykład kiedy mają dzieci, kiedy to są dramaty nieporównywalne z panem, ponieważ pan cierpi w tej chwili w sposób przepotworny i wyobrażam sobie, że pan nie chce żadnych świąt, że pan w ogóle nie chce o niczym myśleć. Tak pan w tej chwili to czuje, prawda? Tak. Ale czy pan myśli, że wśród słuchających nas w tej chwili w całej Polsce nie ma nikogo, kto stracił Beatę, Krystynę, Zosię? Czy nie ma nikogo, kto stracił Krzysztofa, Marka, Henryka? Ja wiem. Przecież ludzie cierpią strasznie, proszę pana. I dziewczyny, i chłopcy, i mężczyźni, i kobiety. Przecież to jest miliony ludzi na całym świecie codziennie po prostu, no niestety się rozstaje. I to nie jest tak, że to można dać sobie z tym radę od razu, bo no to jest niemożliwe, ale okopał się pan okropnie, prawda? Jasne, ale patrząc z takiego personalistycznego punktu widzenia, to tak. Ja widzę tylko swój świat. No ale... Jak pan będzie widział takie tylko... argumentacje. Ale jak pan będzie widział tylko swój świat, proszę pana, to jest tak, przepraszam za to porównanie, którejś nocy, to chyba było w ubiegłym roku, rozmawialiśmy o takich różnych trudnych momentach świątecznych i ktoś mi to bardzo pięknie tutaj opowiedział, że kiedy umiera ktoś w rodzinie, bo Beata dla pana w jakimś sensie umarła, prawda? Nie. Coś się w panu załamało w każdym razie. Jeżeli coś takiego się z człowiekiem dzieje i musi na przykład usiąść przy stole wigilijnym, coś tam udawać i tak dalej, to nie może się koncentrować na sobie. Bo są jeszcze inni ludzie, proszę pana, poza panem, poza pana cierpieniem, poza pana strasznym bólem, którzy też coś przeżywają. Przecież pana rodzice to widzą, czują na pewno. Pan absolutnie się ze mną teraz nie zgadza, ma pan prawo. Ma pan prawo. Ja pana w ciągu 3 minut nie przekonam. Powtarzam się, nie widzę pana, nie znam pana, tylko chciałam panu powiedzieć, że takie sprawy i takie stany uczuciowe, no niestety są do przeżycia. Nam się wydaje, że zwariujemy. I czasem wariujemy bardzo długo. I pamiętamy do końca życia i czujemy tego człowieka przy sobie. Ale nigdy pan nie wie, co się wydarzy przecież. Ja wiem. Nigdy pan nie wie, co się wydarzy. A może pana los obdaruje czymś tak niezwykłym, że... A może pan spotka kogoś, kogo pan obdaruje i mu zaufa po raz drugi? Ja nie chcę panu powiedzieć głowa do góry. To pan nie może podnieść głowy do góry, bo ja pana rozumiem. Pan w tej chwili strasznie cierpi. Jeżeli Beata nas słucha, nie wiadomo, co myśli. Nie wiadomo, co myśli, prawda? Tę muzykę, którą pan włączył, taki pan chciał nastrój stworzyć, pewno pan miał nadzieję, że może ona pana słucha. Ale jak się ludzie rozstają, to się już nikogo niestety nie wzruszy niczym. Dlaczego pani tak myśli? Dlatego tak myślę, że na pewno nie można, proszę pana, stosować takich metod, popatrz jak ja cierpię, bo te metody w ogóle nie są skuteczne. Teraz ktoś zadzwoni i powie, a są skuteczne, bo ja właśnie odzyskałem dziewczynę. Moim zdaniem nie są skuteczne. Ma pani rację. Już, po obserwacji Beaty, bo parę razy ją widziałem po tym całym przykrym wydarzeniu. Mm-hmm. I nie sprawiało jej to... Bólu i żadnej reakcji nie widziałem. Pana ból nie sprawi jej bólu. Tylko pan, który ma podniesioną głowę... Mój największy przyjaciel powiedział mi, że jeżeli Beata wróci, to sama. Tak. I on ma rację. I on ma absolutnie rację, się z nim zgadzam. Ale ona, jeżeli w ogóle ma zamiar wrócić i jeżeli to się w ogóle stanie, to wie pan, no nie mogę panu mówić, co pan ma robić, bo po pierwsze nie może pan, nie jestem do tego upoważniona, a po drugie, jeżeli ona nas słucha, to w ogóle nie ma sensu ta rada, prawda? Tak. Mnie się wydaje, że ten ból powinien być tylko w panu. Człowiek, który kochał, a może jeszcze pana kocha, nie powinien oglądać bólu drugiego człowieka, bo czasem to ma skutek absolutnie przeciwny. Ja mam do pana tylko ogromną prośbę. Nie chcę słyszeć o żadnych próbach, bo po prostu odkładam teraz słuchawkę i będę naprawdę się denerwowała.
jest pan jednym z wielu ludzi i nie może pan być takim egoistą i mówić tylko ja o sobie, tylko ja o sobie. Wokół nas, wokół pana, miliony ludzi cierpi naprawdę. Nawet dzwoni pan z Krakowa, zdaje się, prawda? Tak. Nawet w tym Krakowie dzisiaj, proszę pana. Bardzo, bardzo pana pozdrawiam i nie chcę zakończyć tej rozmowy banalnie, że wszystko będzie dobrze. Ale los jest naprawdę nieoczekiwany. Niech mi pan wierzy. Niech mi pan naprawdę tylko w to uwierzy. I niech pani nie pokazuje swojego bólu. A czy to nie są tylko takie słowa pocieszenia? Proszę pana, gdyby to były tylko słowa pocieszenia, to czy pan myśli, że ja nie mam takiego guzika tutaj, który ja naciskam i mówię, bardzo panu dziękuję za telefon i puszczam muzyczkę, żeby było miło i ciepło? Czy ja nie mogę tego zrobić? A czy pan, telefonując do mnie, nie okazał mi ogromnego zaufania? Założyliśmy, że mamy do siebie zaufanie. Tak. Ja pana nie pocieszam, głupio. Ja po prostu jestem od pana trochę starsza. I niestety ja też tak słyszałam, jak do mnie mówiono. Myśli pan, że mnie w życiu żaden chłopak nie rzucił? Proszę pana. Mogę pana o coś prosić? Tak. Bardzo pana serdecznie proszę o jedną rzecz w te święta. Proszę się zająć sobą, ale w inny sposób. I niech ci rodzice też tak nie cierpią, patrząc na pana, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Nawet gdyby pan umarł, to nic by to jej nie dało. Mogę pana pozdrowić? Tak. Mogę ja również bardzo pozdrawiam, dziękuję. Ja pana bardzo proszę i żadne takie tam muzyczki, żadne takie... Proszę słuchać programu trzeciego, albo proszę się przestawić na inny, weselszy dzisiaj program. Głowa do góry i mam nadzieję, że kiedyś usłyszymy w dobrych okolicznościach. Dobrze? Dobrze. Pozdrowienia dla pana serdeczne. Dziękuję, dobranoc. Dobranoc. Oj, mam odebrać następny telefon. Pozwolę państwu, że troszeczkę odpoczniemy. Dobrze? Przepraszam, że ktoś czeka. Jeszcze świat bezkresnej pustce. W nocy czarnej, długiej chuście, ale już się pochyla czule nad nim nasz Pan. Zaraz gwiazdkę zapali, zdejmie smutki i żale z naszych powiek, z głów naszych i serc. Jeszcze świat nic o tym nie wie, nie świat. Jeszcze wiedzą tylko w niebie, że się dziecko urodzi i że będzie to cud. Dziecko świętej panienki, dla cierpienia i męki za ich cenę wybawi swój lud. Radujmy się, radujmy się, radujmy się. Dziecko to największe szczęście, śpiewajmy Maleństwu kolędę do snu. Radujmy się, niechaj śniło ci piękne, białe dni nieba błękitne. Niech mu będzie radośnie, z nami tu, z nami tu. Niechaj śni serca złote, spełniające cię tęsknoty. Niech mu będzie jak niebie, 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 z nami tu, z nami tu. Już minuta po pół do pierwszej, programie trzecim, Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór, słucham. Wieczór. Dobry wieczór. Jestem wdzięczna pani za tą chwilę muzyki, bo nie mogłabym siebie wydusić po tym telefonie ani słowa. Ja też. Mhm.
chciałabym za Pani pośrednictwem złożyć Pani Anno i wszystkim naszym słuchaczom najcieplejsze świąteczne życzenia. Dziękujemy. Ja dzisiaj idąc do pracy właśnie zastanawiałam się, co jest takiego w tym nastroju przedświątecznym, że te uczucia są takie strasznie pomieszane, taki straszny bałagan jest w tym sercu. Tak, że to radość, że chciałoby się śpiewać, a jednocześnie tak straszna nostalgia i tęsknota, że się chce żyć. Tak. I tak pięknie Pani utrafiła dzisiaj a propos tym tematem. A ja mam taki swój własny, osobisty cierń wigilijny, który mi uwiera i którym chciałabym się z Państwem podzielić. A pochodzi on jeszcze z dzieciństwa. Mój ojciec nie był alkoholikiem, ale od czasu do czasu lubił sobie wypić i właśnie kiedyś zdarzyło mu się to w Wigilię rano. Ponieważ jak wypił sobie, był bardzo agresywny, więc musiałyśmy uciekać z domu. Byłyśmy z siostrzami u sąsiadki i wtedy wpadł nam taki pomysł wspaniały, że może pojedziemy do cioci, która mieszkała 60 kilometrów od naszego domu i obie z najmłodszą siostrą wyruszyłyśmy w podróż. Nawet bez porozumienia z mamą, bo chciałyśmy mieć Wigilię. Przyjechałyśmy do cioci, która się początkowo ucieszyła, po czym jednak stwierdziła, że ona właściwie nie ma dla nas mieszkania, nie ma dla nas pomieszczenia, na tyle faktycznie miała bardzo malutkie mieszkanko i stwierdziła, że ja to mogę zostać, bo ja byłam jej ulubioną siostrzenicą, natomiast moja siostra powinna wrócić do domu. Okrutna ciotka. No, w tamtym momencie tak. I ja na to przystałam. Odprowadziłam siostrę, było już po 17, więc pierwsza gwiazdka już dawno była na niebie, odprowadziłam ją na pociąg. To był jeden z ostatnich już pociągów. I moja siostra, i wsadziłam moją siostrę, która miała wtedy 12 lat, do pustego pociągu. I pociąg odjechał, a ja zostałam na tej stacji i w tym momencie sobie zdałam sprawę, co ja takiego zrobiłam. Wróciłam do cioci, ale już ja nie miałam Wigilii. Podejrzewam, że siostra jej nie miała również. Mama również jej chyba nie miała, bo była bez nas obydwu. Jakoś to się wszystko potem uładziło. Moja siostra o tym nie pamięta. Niemożliwe. I wydaje mi się, że to przeżycie było bardziej traumatyczne dla mnie jak dla niej. Bo ja z nią wielokrotnie na ten temat rozmawiałam. Ale ona o tym nie pamięta? Ona o tym, to znaczy to było dla niej smutne, ale nie aż tak bolesne jak dla mnie. Dla mnie to jest jakiś taki straszny wyrzut sumienia. Ja chyba sobie w tym, będzie chyba jedno z przeżyć, o którym które mi się jakoś pojawi na łożu śmierci. No, straszne to jest dla mnie przeżycie. I może dlatego cieszę się bardzo, że właśnie tą Wigilię spędzę z nią. No, 645-22-33 i 645-23-45. Program trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Ja dzwonię z Stanów Zjednoczonych, z Cleveland, Ohio. Chciałam powiedzieć, że właśnie już 7 lat nie byłam w Polsce. Strasznie tęsknię za świętami w gronie swojej rodziny, z rodzicami, z rodzeństwem. Ale chciałam powiedzieć również, że to oni dodają mi siły. Przez te 7 lat, które nie byłam z nimi i nie jestem nadal jeszcze, oni zawsze co roku dodają mi siły. I święta, ta refleksja, która przychodzi, ta tęsknota, to wszystko razem złączone chyba dodaje siły na cały rok. To, że przygotowujemy te święta, myślimy o swoich bliskich, tęsknimy za nimi, to jest wszystko piękne. Mimo wszystko, chociaż jest ciężko, ale ja przygotowując święta chcę, żeby pachniało tak jak w domu, żeby wyglądało tak jak w domu. I chyba to jest sposób na to, na tą tęsknotę. W żaden sposób pan nie może przyjechać do Polski? Nie, niestety, ponieważ sprawy emigracyjne cały czas się przedłużają, ale już ponoć na następne święta będziemy w domu. Także mam nadzieję, ale właśnie chciałam powiedzieć wszystkim, którzy słuchają, że ja wiem, że jest ciężko, wiem, że różne rzeczy się wydarzają, bo my z mężem przez te ostatnie lata różne mieliśmy święta. Jednego roku ja poroniłam, kolejnego roku się nasz syn urodził, kolejnego roku mój dziadek zmarł, który nigdy nie widział mojego syna. I ostatnie święta moja mama była. Zawsze jest lepiej, gorzej, ale trzeba się cieszyć, trzeba trochę tak wierzyć, trochę taką siłę swojego serca wydobyć do pozytywnego myślenia, do tej radości, żeby w te święta jakoś było tak ciepło, radośnie w sercu, żeby nabrać siły na ciężkie dni, na radosne dni. I tego życzę wszystkim, żeby czerpali siłę i wiarę z tych świąt, które nastają. No dobrze, a gdzie pani mieszka w Polsce? W Zielonej Górze. Jak tak już pachnie tam w tym amerykańskim pani domu, jak już tak pachnie. Nie, to jest polski dom. Ale w Ameryce. Jak już pachnie w tym pani polskim, amerykańskim domu,
i tym ciastem, i mam nadzieję karpiem, i barszczem. Może pani barsz zrobić? Wszystkie potrawy przygotowuję, pachnie, w piekarniku, pieczą się ciasta już na święta. I z polskiej, parafii wzięła pani opłatek. Tak, jak najbardziej. No i to wszystko jest. I może pani nawet zaśpiewa jakąś kolędę. Państwu mam zaśpiewać? A kiedy panią coś za gardło łapie? Kiedy mnie za gardło łapie? Właśnie kiedy rozpoczął się program i pani to wszystko... zaczęła opowiadać i nasuwała te myśli, to strasznie wtedy chce się płakać. I przygotowując Wigilię, co roku czekając, aż mąż wróci z pracy, razem zasiądziemy do... Halo? To do mnie już? Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oj, ja mam same smutne wspomnienia związane z Wigilią. 23 lata temu w Wigilię tat umierał. 17 lat temu w okresie stanu wojennego pochowałam tatę w samą Wigilię. Półtora roku temu zmarła moja mama o strasznej chorobie Alzheimera. Staram się już opanować, ale widzi pani, sama z trudem mówię. W tej chwili mieszkam sama. Mam psa. Pamiątkę po mojej mamie. Rodzina przyjeżdża do mnie na święta, bo mam córkę, mam dwóch wspaniałych wnuków. Ale przez ten okres czasu, kiedy się przygotowuję do świąt, to zamiast radości to właśnie te smutne wspomnienia. Wie pani, właściwie od początku mówimy o tym samym, że z każdego z nas coś takiego szarpie. To nieładne słowo, ale... Wie pani, co chcę powiedzieć? Rozumiem. Mocno, w życiu każdego z nas, jak się skończy 16 lat, a jak pani słyszała, można mieć 22 i strasznie cierpieć, coś takiego jest, że człowiekowi właśnie jest bardzo smutno. Przed tym dniem, bo kiedy już siadamy razem, prawda, i kiedy staramy się być dla siebie tacy serdeczni, dobrzy, to już jest lepiej. Ale kiedy człowiek to wszystko przygotowuje, kiedy myśli, kiedy to pani stan jest, myślę, bardzo, bardzo podobny innym. Naprawdę. Na pewno. Coś takiego jest, więc ja życzę, żeby jak najszybciej te przygotowania minęły, żeby pani już widziała dzieci i żeby było w domu gwarno. Dziękuję, widzi pani, przygotowuję karpia, to była ulubiona potrawa mojego taty. Zawsze prosił, żeby ją przygotować. I to po żydowsku oczywiście. Przygotowuję barszczyk, to z kolei ulubiona potrawa mojej mamy. I to tak te wspomnienia nachodzą i człowiek czasem musi po prostu wyżalić się komuś, kogo nie widzi, a czyli wspaniały głos jakoś tak bardzo, bardzo pomaga. Co mam powiedzieć? Mój tata też coś lubił. I też go nie mam. A co dobrego? A, długa opowieść. No, to na pewno. Przepraszam. To są przeróżne przysmaki. Serdecznie pani dziękuję i życzę wszystkim wspaniałych, wesołych i radosnych świąt. Nawet niech już nie będą wspaniałe i radosne, niech będą spokojne. Dobrze? Spokojne tego sobie pewno życzę. Bo jak widać, trudno z tą wspaniałością i radością. Od niedawna mam radio, a zawsze lubiłam Trójkę. No i teraz się cieszę, że mogę po prostu z wami od czasu do czasu przynajmniej słuchowo być. Pozdrawiamy panią. Dziękuję pani bardzo. Dobranoc. Dobranoc. On cierpliwie czeka u twych zamkniętych. Ja przepraszam, że ja nie na temat Wigilii. Ja chciałabym temu chłopcu, który stracił dziewczynę, coś poradzić. Jeżeli nas słucha, hop, hop, Kraków. Tak, oby. Ponieważ mój syn miał niedawno też ten sam problem. I najgorsze, co może być, to jest siedzieć, rozmyślać i słuchać muzyki. Chciałabym mu powiedzieć, niech się rzuci w wir życia, niech robi, niech działa. Sport, nie wiem co. Nie, to dopiero 2 tygodnie. To on się jeszcze nie rzuci, ale rada jest bardzo dobra, za chwilę. Ale to jest takie ważne. Mój syn też właśnie
siedział, słuchał muzyki właśnie takiej sentymentalnej, smutnej i było coraz gorzej. Wreszcie powiedziałam, rzuć się w wir, rób coś, działaj, odnaleźć swoich dawnych kolegów, idź do kina. I posłuchał? Posłuchał, to trwało 2 lata, niestety, 2 lata, no, było coraz lepiej. Teraz ma nową dziewczynę, jest wszystko w porządku, jest szczęśliwy. Ale najgorsze, co może być, to bezruch i rozmyślanie w takim momencie. To znaczy tak, żeby nie urazić naszego przyjaciela z Krakowa, ja wiem, co pani chce powiedzieć, ale to może tak, że jeszcze tak troszkę, żeby posiedział, prawda? A potem proponujemy, żeby powoli w to życie wchodził. Dobrze, bo tak od razu nie zacznie uprawiać sportu. Ja rozumiem go, tak. że on musi posłuchać tej muzyki, że on musi ale się... Przynajmniej odnaleźć kolegów. Ale właśnie. O. I nie siedzieć i nie rozmyślać. Albo z nimi słuchać tej muzyki, żeby oni do niego przyszli, tak, prawda? Żeby nie być samemu i ten nie słuchać muzyki smutnej. Mhm. I rozdrażniać swój smutek, jeszcze pogłębiać. Tam zresztą pobrzmiewał w tym telefonie mądry przyjaciel, który może, no może przyjdzie. Ja pani dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dobranoc. Dobranoc. 645 22 33 i 645 23 45. Program trzeci. Dobry wieczór. Halo, dobry wieczór. To ja jestem na antenie. Tak, proszę pani. Ja chciałam podzielić się moimi wspomnieniami z bardzo nietypowej wigilii już 30 lat temu w szpitalu. Mianowicie urodziłam córeczkę. Ale tak się złożyło, że musiałam zostać niestety na wigilię w szpitalu. Po prostu mój stan zdrowia nie był jakiś taki, który by pozwolił mi wrócić do domu. Było mi bardzo smutno, bo wszystkie moje sąsiadki z łóżek podostawały albo przepustki, albo mogły się po prostu do tego domu już całkowicie z dziećmi swoimi wybrać. I wtedy moja starsza córka licealistka i mój mąż zrobili mi wspaniałą niespodziankę. Mianowicie przynieśli mi do szpitala malusieńką choinkę z takimi bardzo błyszczącymi bombkami. I ta moja młodsza córeczka, to niemowlę, które zawsze strasznie płakało, jak przynoszono ją z tej sali oszesków, jak zobaczyła tą błyszczącą choinkę, ja nie wiem, czy ona widziała, ale tak po prostu zareagowała. To otworzyła te swoje ślepka i tak się na tą choinkę patrzyła, że zapomniała w ogóle o płaczu. I mnie ta choinka wówczas sprawiła ogromnie dużo radości. Dostałam oczywiście list, dostałam życzenia. Martwiłam się trochę, jak sobie beze mnie poradzą moi bliscy w domu. Ale córka mi napisała, że sąsiadka pomogła, bo... Czyli wszystko dobrze się skończyło. Wszystko się bardzo... A pani, jak zwykle rozdwojona w takich sytuacjach, no była z młodszą córką, a tamci kochani gdzieś daleko, ale rodzina się spisała i to bardzo krzepiąca opowieść. Właśnie a dzisiaj córka tak, ma 30 lat. 31 lat. Ma własne dziecko? 18 grudnia nie ma własnego dziecka, mimo tego, że ja już mam prawnuka właśnie tej starszej licealistki. Proszę pani, ponieważ jest za 7 pierwsza, tak. To dziękuję za krzepiącą opowieść, tak. I odbiorę jeszcze jeden telefon, dobrze? Dobrze. Dziękuję, dobrze, dobranoc. Proszę, dobranoc. Program trzeci, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałem powiedzieć, że między innymi dlatego te święta przynoszą bardzo często takie mieszane uczucia, ponieważ odnoszę wrażenie, znaczy nie odnoszę wrażenie, tylko jest to zbudowane po prostu i święta i wigilia jest zbudowane na religii, a ludzie no już tacy bardziej chyba dojrzali, zdają sobie chyba sprawę, że religia to jest jedno wielkie oszustwo. Przecież ostatecznie religię wymyślają ludzie. Zawsze była nie ta religia, to inna religia. I w związku z tym, jeżeli my wierzymy w coś, co wiemy, że tak podświadomie, tak naprawdę, jak spojrzymy na to, czego nie ma, to po prostu uświadamiamy sobie, że się oszukujemy. I w gruncie rzeczy to przynosi taką smutek. Widzi pan Maria Kuncewiczowa, wielka pisarka, pan wie, tak? Napisała takie bardzo piękne zdanie, że zarówno dla ludzi wierzących czy niewierzących, narodziny Chrystusa, od narodzin Chrystusa odmierza się nową erę. I tego, proszę pana, nie tylko, że nie możemy kwestionować,
ale pozwólmy, żeby i wierzący, i niewierzący wierzyli, że narodziny Chrystusa otworzyły nową erę. Tak, ale ja to jest data, którą my po prostu obchodzimy. Tak. Narodziny Chrystusa, powtarzam raz jeszcze słowa Marii Kuncewiczowej, dla wierzących i niewierzących narodziny Chrystusa są datą odmierzającą nową tak, erę. Ale ja mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie również? Ale przecież ja panu nie odbieram zdania, panu przypominam, że po prostu tak się składa, że dzisiaj jest rok 1998, od jakiego momentu odliczany. Nie odbierajmy wobec tego wierzącym tej wiary, a niewierzący też wiedzą, że od tego momentu, kiedy narodził się Chrystus i to tak, święto na tym polega, proszę pana, odmierzamy nową erę. Dziękuję panu bardzo za telefon. Ale to mówimy o czasie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przypominam... Ach, mamy telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham pana. Ja dzwonię z Lubartowa i bardzo mnie tak zdołował ten telefon młodego człowieka, który był ze swoją dziewczyną 6 lat, prawda? Ja mam 31 lat, byłem z dziewczyną właśnie tydzień temu, to się skończyło, 14 lat. Wydaje mi się, żeby ten młody człowiek nie załamywał się tak szybko. Myślę, że to nie jest jakaś, mam nadzieję, jakaś depresja taka stopniowa, ale chciałbym powiedzieć taki wiersz, który właśnie kiedyś napisałem, który jest związany ze świętami. Ja go kiedyś pisałem, bo to było tak trochę w połączeniu z moim uczuciem właśnie do tej dziewczyny do wyborów, które pierwszych prezydenckich. Chciałbym to powiedzieć, żeby ten właśnie młody człowiek jednak jakoś przeżył to i miał nadzieję. Słucham pana. Coś pękło w nas i wcale nie jest lepiej. Pragnień zbyt wiele, spełnień za mało. Jedynie ciszą wiersze w ten świerkowy wieczór, choć ludzie szczerość naszą biorą za zuchwałość. Bądź dla nas wyrozumiały, nosie, zeczyj w pył polipa zazdrości. Odda, jak tylko możesz, choroby i starość. Niechaj w nas zmaleje obszar bezradności. Chciałbym, żeby on się mocno trzymał, nie załamywał się. Kiedy się panu udało podnieść? To ile czasu panu to zajęło? Proszę pani, to się skończyło tydzień temu, ja mam 31 lat, ale myślę, że mam nadzieję, że jestem na tyle silny, żeby to wszystko dźwigać. Wydaje mi się, że może to banalnie zabrzmi, że ten młody człowiek jednak, bo to tak jak już tutaj wcześniej te telefony mówiły, że on jest jednak młodym człowiekiem i trzeba mu czasu. Ale myślę, że będzie miał tą wytrwałość, tą siłę do przetrwania. Natomiast zmartwił mnie przed chwilą ten telefon tego pana, który tak sceptycznie podszedł do tego. Być może on ma rację, ale niech zrozumie ludzi, którzy mają właśnie w te dni nadzieję, wiarę. Naprawdę, to jest bardzo ważne. Ja pana bardzo pozdrawiam. Bardzo panu dziękuję za ten telefon, naprawdę. Wszystkiego dobrego. A ja chciałbym jeszcze jedną rzecz. Tak. Pozdrowić całą trójeczkę, kochaną. A my pana pozdrawiamy. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Wrócę do państwa po pierwszej. Czekam na telefony. Śpicie, śpicie, moje misie. Niech wam słodko dzisiaj śni się, a tym razem zmrużyć oczy wolno wam, aż nas o nocy. Trwa tak długo właśnie ten zimowy sen. Thank you.
Już pierwsze w programie trzecim? Ten pocałunek. 645 22 33 i 645 23 45 telefony do nas. Do wpół do drugiej będę z Państwem jeszcze. Dobry wieczór, słucham. Halo, czy to już ja? Tak. Dobry wieczór, bardzo się cieszę, że się dzwoniłam, bo to akurat dzisiaj jako ta córka marnotrawna powróciłam do słuchania trójki po prawie pół roku niesłuchania i bardzo się cieszę, że właśnie na Pani audycję trafiłam i to o takim temacie. Ja, jak już rozmawiałam z Panią, która odbierała telefony... Monika Makowska. Tak, bardzo miła Pani. Ja powiedziałam, że jestem z tych bardziej refleksyjnych, ponieważ te wszystkie osoby, które do Pani zadzwoniły i te wszystkie rozmowy, które Pani przeprowadziła, doprowadziły mnie do takiego jednego wniosku, że nie mam jakiejś takiej szczególnej osoby, której by mi brakowało, ale tak myślę, że każda kolejna Wigilia i każdy kolejny koniec roku, bo to się chyba wiąże jedno z drugim, to tak przywołuje na myśl to, czym czy kim kiedyś byliśmy. To znaczy pozwala po całym roku intensywnego, czy szybkiego, czy jakiegoś zapracowanego życia, tak na moment się zatrzymać i popatrzeć, jacy my byliśmy rok temu, a jacy jesteśmy teraz. I zrobić taki bilans tych plusów i tych minusów. Nie wiem, czy Pani się ze mną zgadza, ale właśnie ja do tego tak podchodzę. Ja patrzę na życie z 19-letniej perspektywy, także nie jest to, wiem, nie jest to wiele, ale... Ja się z Panią zgadzam, tylko że widzi Pani, dzisiaj wymyśliłam sobie taki temat, że może nie będę... Znaczy, na pewno Pani przytakuje. Tak, tak, to, co Pani mówi, jest prawdą. I jest Pani na razie bardzo szczęśliwa, że nie będzie Pani z jakimś tęsknić. Jest Pani bardzo szczęśliwa i życzę Pani tego właśnie, ponieważ jest Pani pierwszą osobą, która telefonuje do mnie w takiej sytuacji, że nie będzie Pani tęsknić za jakimś chłopakiem, który coś tam, że nie będzie Pani tęsknić za rodzicami, którzy coś tam, prawda? Bardzo Pani tego życzę, żeby to Pani życie układało się tak, jak ono się czasem szczęśliwie układa. Że są rodzice razem w domu, że jest rodzeństwo, że potem mamy męża, żony, dzieci, prawda, i tak dalej, i tak dalej. I nie ma tych tęskn, tych rozdarć, o których ja mówię, dopiero śmierć to czyni w domu, prawda? Może ja nie jestem w takiej genialnej sytuacji, że mogłabym mieć wszystkich koło siebie, bo też w tym roku rozstałam się z bardzo bliskim swoim przyjacielem. Też nie znam swojego taty, którego mi od zawsze bardzo brakuje i bez którego czuję się tak jakby z połowy swoich korzeni, bo nie znam go. Ale mimo wszystko staram się to jednak tak rozliczać w perspektywie, jak to na mnie wpłynęło, co mi to dało, co ja przez to straciłam i co mi to da na przyszłość, co ja z tego będę mogła skorzystać, czy to mnie wzmocni, czy to mi da jakieś nowe doświadczenie. O tym myślę. Skąd Pani telefonuje? Kielc. Ale to jest bardzo piękne, co Pani mówi, bo proszę spojrzeć, jaki błąd popełniłam. Jak tak szybko powiedziałam, ach, ma Pani dom, jest Pani szczęśliwa. Jak powierzchownie odebrałam to, co Pani mówi, za co bardzo przepraszam. Bo tak mi się wydawało, że telefonuje do mnie osoba absolutnie szczęśliwa, bo ma 19 lat i wszystko jest... A Pani powiedziała na przykład o tacie, prawda? Nic Pani zupełnie o nim nie wie? Widziałam się z nim raz. Później były 3 telefony i teraz znowu milczenie i czekam od kilku dni. Wszystkie wieczory siedzę praktycznie przy telefonie, że może zadzwoni. I powiem szczerze, że bardzo by mnie to uszczęśliwiło i wiele siły i wiele pogody dodałoby do mojego spędzania świąt. Więc może zadzwoni. A Pani nie może? Nie. Niemożliwe kompletnie? Nie. Znaczy zabronione? Tak. Aha, zabronione. No, ale mam nadzieję, że jakoś, nie wiem, czy słucha trójki, ale jeżeli słucha, to może mnie usłyszy i może usłyszy życzenia, a może w swojej rodzinie również szczęśliwie ktoś mu złoży życzenia. W każdym razie życzę mu wszystkiego dobrego, tylko jest to ktoś praktycznie bliski, a dla mnie nieznajomy. I chciałabym mieć tę znajomość, ponieważ myślę, że bardzo by wiele mogła dać mi w moim życiu i bardzo wiele dopełnić.
i bardzo wiele rzeczy wyjaśnić. Nie wiem, czy pani ojciec nas słucha, ale ja panią całuję. Dziękuję pani bardzo i również życzę pani wesołych, pogodnych świąt. I bardzo się cieszę, że po raz pierwszy z panią mogłam porozmawiać. Całuję panią. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Zobacz, Anno, śnieg mamy przed oknem grudniowy. Aniołowie przeszli w skupieniu, lecz nie po nich ślady. To organista opłatki nosi w butach filcowych. To organista opłatki nosi w butach filcowych. Życzy nam szczęścia, kieliszek wódki wychyla na zdrowie. Lecz kiedyś przyjdzie smutniejszy niż zwykle, a wtedy mi powiesz. Zobacz, Anno, śnieg mamy we włosach, który nie topnieje. Zobacz, Anno, śnieg mamy we włosach, który nie topnieje. Dobry wieczór, program trzeci. Czur? Dobry wieczór. Pani Aniu, chciałem się podzielić taką historią. Maciej się kłania z Poznania. Dwa miesiące temu zadzwonił do mnie telefon. Był to mój kolega, który mówi, stało się coś strasznego i mówi, opuściła mnie. To będzie taki właśnie nawiązanie do tego pana z Krakowa. Pojechałem wtedy prędko, żeby właśnie pobyć z nim i zapytać, jak sytuacja wygląda. Przegadaliśmy wtedy całą noc i doszliśmy do takich różnych konkluzji. Po prostu konkretnie porozmawialiśmy i doszliśmy do wniosków takich, co było nie tak i co należałoby zmienić. Kolega był bardzo uparty i przez następne 3 miesiące w cudzysłowie nie odpuszczał. I 2 tygodnie temu przyjeżdżam do domu i leży kartka na biurku. Jestem znowu z Magdą. I to było naprawdę miłe przeżycie. Miło było przeczytać tą kartkę i chciałbym tak natchnąć optymizmem tego pana z Krakowa. I jeszcze jedna taka sprawa. Spotkałem się z takim zdaniem, to pan Holubek czyta takie wiersze Jana Pawła i jest taki motyw, pojawia się, który stał się bliski memu sercu, żeby nasze problemy nie wydawały nam się najważniejsze, żebyśmy mogli dostrzec innych w okolicy i to mniej więcej na tyle. Tak, nasze problemy nie mogą. Tak, tak, to wszystko ma pan rację. Ja dziękuję za to pokrzepienie. Cały czas mam nadzieję, że nasz słuchacz z Krakowa nas słucha, bo tyle jest miłych do pana telefonów, a jeżeli pan nas nie słucha, to naprawdę jestem zła, bo tyle serc pan zakłopotał, a jeżeli pan słucha dalej tej muzyki, a nie programu trzeciego, to jestem po prostu na pana zła. Taka rada. A jeżeli pan słucha, to pana serdecznie pozdrawiam. Taka rada do tego pana, żeby wziął swój notes i myślę, że ma na pewno swoich przyjaciół, żeby zadzwonił i jeżeli są naprawdę przyjaciółmi, przyjdą o każdej porze dnia i nocy i będą z nim. Tak, takie rozmowy wiele dają. Na pewno.
Bardzo panu dziękuję, naprawdę. Bardzo serdecznie. Pozdrowienia. Ja też. Dobranoc. Kwadrans po pierwszej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja również mam nadzieję, że ten człowiek z Krakowa nas słucha, bo ja też dzwonię z radą dla niego. Znaczy, to jest taka bardzo konkretna i być może banalna rada, taka na teraz. Każda jest dobra. Po prostu radzę mu, żeby oddychał w tej chwili. Bo ja go widzę w tej chwili, on na pewno siedzi, jest w depresji, siedzi i prawie nie oddycha. To znaczy, oddycha na tyle, żeby tylko nie umrzeć. I to jest normalna reakcja chyba. Siedzi na pewno skulony. Więc ja radzę, niech się przełamie i niech przez parę, może paręnaście minut głęboko oddycha. Człowiek jest całością, umysł i ciało, to jest jedność, także działając w ten sposób na pewno sobie pomoże. I w czasie tego oddychania mogą z niego wychodzić jakieś różne emocje, też może się pojawić płacz, ale to dobrze, bo myślę, że to go oczyści. Jeżeli jest wierzący, to może nawet jakaś modlitwa się pojawić. To tyle. Taka prosta rada. Wspaniała. Ja panu bardzo dziękuję, naprawdę. Dziękuję również. To było tylko 40 sekund, a jakie cenne. Dobry wieczór, słucham. Dobry wieczór, pani Aniu. Pani Aniu, ja dzwonię z Niemiec. Ja chciałabym powiedzieć o moich trzech bardzo smutnych wigiliach. Więc pierwsza to była, jak miałam 6 lat. Przed wigilią znalazłam prezent w szafie, piłkę w szafie. I to była koszmarna wigilia, bo ja zostałam, ja straciłam Mikołaja. Te odkrycie sprawiło, że... Pozbawiła się pani niespodzianki. Złudzeń. Że jest Mikołaj. Złudzeń. Moi rodzice mnie oszukali, bo tego Mikołaja nie było. Biedna. To była pierwsza straszna wigilia. Jak pani ma na imię? Jadwiga. Druga smutna to była, kiedy miałam 23 lata. Rozstałam się z mężem, o którym myślałam wtedy, że jest powietrzem, którym oddycham. I bardzo cierpiałam i nosiłam to cierpienie ze sobą przez 4 lata. I tak a propos tego pana... Lecz widać, można żyć bez powietrza. Można żyć bez powietrza. Natomiast noszenie cierpienia na twarzy jest jak trąd. Ludzie omijają człowieka, więc trzeba ukrywać to swoje cierpienie. No i trzeba uśmiechnąć się, zrobić taki grymas jak uśmiech i trzymać. I to pomaga. Po 4 latach się pozbierałam i mam teraz nową rodzinę i jestem bardzo szczęśliwa. Ale przed 2 laty następna smutna wigilia to była, kiedy moja mamusia po operacji była w szpitalu, to dwukrotnie jej zakładano rozrusznik serca, bo miała potężny zawał. I podłączona była do takiego strasznego aparatu, ponieważ to w dalszym ciągu nie działało i siedziała tam biedna w tym niemieckim szpitalu bez znajomości języka niemieckiego i samotna, bo to wszyscy ludzie również zostali wypuszczeni na przepustki. I szczęśliwie my żeśmy tam przyszli na tą wigilię i tą wigilię właściwie spędziliśmy razem z mamusią, wszyscy razem w tym szpitalu pozwolono nam tam posiedzieć. I właściwie, jak tak sobie teraz myślałam, to wie pani, myślę, że najsmutniejsza to była ta pierwsza wigilia. Kiedy się pani przez własne wścibstwo, mała Jadzia, bezsensowna, pozbawiła tak, takiego... Pozbawiła się. Tak. A zaraz pani powiem, dlaczego tak mówię, ponieważ ja mam na drugie imię Jadwiga, okropne to nasze imiona. I proszę pani, i robiłam dokładnie to samo, co pani. Włamywałam się do wszystkich możliwych miejsc i miałam chyba, nie wiem, 4 lata czy 5, już wiedziałam, że nie ma żadnego świętego Mikołaja, tylko że miałam nad panią tę przewagę, że strasznie udawałam. I oni myśleli, że ja wierzę. Ja oni, czyli moi kochani rodzice. ale ta wigilia była smutna. Ale głupio zrobiłyśmy. No trudno. Tak się stało. Dziękuję pani za telefon. Ja chciałabym serdecznie pozdrowić wszystkich. I panią, i wszystkich słuchaczy Trójki. I jestem szczęśliwa, że mogę was teraz słuchać. A my dziękujemy za telefon. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego i zdrowia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Kolejny telefon odbieram. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Mam na imię Mariusz i chciałbym dodać parę słów do tematu tęsknoty za kimś, kogo nie ma przy stole. Pojutrze spakuję swoje bagaże i pojadę do domu. Spotkam tam ludzi, którzy na mnie czekają. Spotkam tam ludzi, na których zawsze mogę liczyć, którzy są bardzo odlegli. Od 9 lat nie mieszkamy w domu.
A dlaczego pan to mówi z takim dramatem w głosie? Co jest w tym złego? Nie, to w tym... Tak, w tym złego... Zły jest brak tej jednej osoby. Ale ona istnieje i musi zostać? Jeszcze nie. Ja jej jeszcze nie znam. A czyli smutek, że jej nie ma. I smutek i coś takiego z tej opowieści tej promiennej pani z Krakowa, która wspominała swoje wigilie z dzieciństwa. I coś jest w tym takiego, że może to jest ta ostatnia wigilia, może nie, ten Mikołaj nie przyniesie tą miłość. A ile pan ma lat? 29. No to gdyby pan miał 104, to bym się denerwowała. Ale przecież ma pan 29 lat, to pan myśli, że ta miłość tak przychodzi, tak czeka na każdego i za chwileczkę jest już, jak tylko o niej marzymy. No, a nie może pan mieć takiego głosu, bo się już naprawdę tutaj ja zaczynam martwić o was wszystkich. Naprawdę. Mówię w tej chwili do pana pół żartem, pół serio i wszystko wiem, o czym pan mówi. Proszę mi wybaczyć, że już trochę po dwóch blisko godzinach takich bardzo poważnych rozmów, prawda, to przecież wysłuchał pan tutaj różnych optymistycznych opowieści. Rzeczywiście może ten Mikołaj przyniesie miłość, a jeżeli ten Mikołaj nie przyniesie miłości i dopiero to się stanie na przykład na wiosnę przyszłego roku, też pan wytrzyma. I jak się na coś tak bardzo, bardzo długo czeka i nie rozpoczyna się to życie fajerwerkowo, to powiem panu, że jak się tak obserwuje ludzi, to czasem to jest po prostu i piękniejsze, i głębsze, i dojrzalsze, i bardziej przemyślane, i w ogóle. Więc niech się pan nie martwi, że tego jeszcze nie ma. Nie, ja sobie tak myślę, że ja przeżyłem swoją starość, a teraz przeżywam swoją młodość. I to jest ten... Też prawie nie rozumiem, o czym pan mówi, dlaczego pan przeżył starość, ale pozostawiam to już pana... To już niech będzie pana tajemnicą, dobrze? Dobrze. Natomiast życzę, żeby pan z troszkę pogodniejszą miną wszedł do domu rodzinnego, bo oni tam na pana czekają. I niech pan ich nie zamartwia, że pan tęskni za tą, której nie ma, bo ona na pewno będzie. To panu obiecuję. Ja ich nie zamartwiam, natomiast trudno jest mi dać im coś... Z siebie? Z siebie, kto... Tak. Tak. To tutaj już się z panem zaczynam zupełnie nie zgadzać. Dlaczego? Dlaczego? Można tylko wtedy dawać, kiedy człowiek sam jest szczęśliwy? Kiedy człowiek daje, natomiast ja nie ma wymiany w tym wszystkim i to jest dla mnie sytuacja troszkę obca. Tam nie ma wymiany? Tak. Tam pana nie kochają? Nie, to jest inna historia. Po prostu ja żyję swoim życiem i nie potrafię wejść w tamte sprawy, w tamte miejsca. Chociaż się tam wychowałem i spędziłem 18 lat swojego życia, to nie są to już moje miejsca i nie są to ci sami ludzie. Niech pan tak nie mówi. Niech pan tak nie mówi. Dlatego tak bardzo i z takim optymizmem czekam na tą miłość jako naukę tego bycia z kimś. Nie, ale pan tak nie może mówić, dlatego że ta miłość do pana w ogóle nie przyjdzie, jak pan będzie tak myślał, jak pan myśli teraz. Dlatego, że jeżeli pan już nie czuje żadnych więzów z ludźmi, którzy pana chowali, kochali, kochają nadal i nie czuje pan żadnego związku z miejscem, gdzie pan się urodził i wychował, to coś jest nie tak. Bo jak pan będzie miał 50 lat, to już będzie na to za późno, żeby to kochać, chołubić, bo oni już będą starzy, a to miejsce już naprawdę będzie nie takie. No ile to pan raptem lat pana nie ma? 9 lat. Co to, zapomniał pan to wszystko już? Coś się pan... tego nie było? Nie. Coś się pan za bardzo na sobie skoncentrował i ta miłość omija pana, bo pan jest na sobie w przedziwny sposób skoncentrowany. Mówię, nie widząc, nie znając, ale czując troszkę. Troszkę czując. Ja bym pojechała tam z radością. To jest miejsce, które panu wszystko dało. Tak naprawdę pan się tam stworzył. Tak, nie ma się tego miejsca co wstydzić. Niech pan jedzie z radością i już nie chcę, przepraszam, ponieważ mam 4 minuty do końca audycji. Nie mogę już z panem dłużej rozmawiać, dobrze? Serdecznie pana pozdrawiam i życzę tej miłości.
Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Czy mogę jeszcze jeden telefon szybciutko odebrać? Dobry wieczór. Halo? Tak, słucham. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię, proszę panią, z Wisconsin, ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Po prostu pierwszy raz mogłem usłyszeć tą audycję, bo od kilku tygodni mam dopiero satelitę założoną, wie pani. Ta audycja naprawdę, wie pani, po prostu zbliżyła mnie, wie pani, do Wigilii, do świąt, do wspomnień z kraju. Ile pan ma lat? Ja mam 52, niestety. Dlaczego niestety? Początek życia. Jest dość dużo, bo przeważnie pani rozmawiała z ludźmi młodszymi, ale mają może większe problemy jak moje, ale wie pani, ale po prostu poczułem, że mam matkę przy sobie, słysząc panią, a mimo, że moja mama jest w Polsce, wie pani, w Białymstoku. Może nas słucha? Może słucha. I żona z córką też. Ja tu jestem, wie pani, sam 9 lat. 9 lat jestem, widzieliśmy się ostatni raz z żoną, z córką 6 lat temu, wie pani. No, całe szczęście, że mam syna tu przy sobie, to tą Wigilię będziemy mogli jakoś sobie tutaj uczyć po polsku i z tradycją. No, ja panu życzę, żebyście jednak mieli jakąś Wigilię, no, Wigilię wspólną z żoną i z córką. No, mimo, że wie pani, że tu się pracuje różnie, prawda, ale tak mamy w tym roku ułożone, że na tej Wigilii wspólnej będziemy i po prostu... Będę się mógł pochwalić, że z panią rozmawiałem, wie pani, i po prostu jakie słyszałem od pani opinie, jak pani, na pewno pani tym ludziom, którzy rozmawiali z panią przede mną, dużo pomogło. Dziękuję. Szczęśliwych świąt. Wszystkiego najlepszego i pozdrawiam rodzinę w Białymstoku. Niech panu tam dobrze będzie. Dobranoc, życzę panu szczęśliwego nowego roku. Dobranoc. Podobno wolno mi jeszcze jeden telefon odebrać. Monika Makowska, która po mnie ma audycję, jest kochana i jeszcze pozwala mi rozmawiać. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham. Po raz pierwszy mam okazję z panią rozmawiać. Serdecznie pozdrawiam panią Monikę, która odbiera telefony wszystkich słuchaczy w Polsce, za granicą i w szczególności cały Kraków i tego słuchacza z Krakowa. Tutaj w ogóle zauważyłem, że temat obraca się wokół niego najwięcej. Dwa lata temu miałem podobną sytuację jak on. Radio włączyłem w trakcie rozmowy z tym człowiekiem. Jestem trochę starszy od niego, mam 27 lat. I też tydzień przed Wigilią przeżyłem podobną sytuację. Od tamtego czasu nie byłem z nikim związany, ale mam nadzieję, że za jakiś czas to się zmieni, prędzej lub później. Chciałbym mu powiedzieć, no, żeby się trzymał i że po prostu tak pewnie musiało się stać i że będzie lepiej, bo inaczej być nie może. A skąd pan czerpie wiarę, że będzie lepiej? On tak teraz pana pyta. A skąd ty o tym wiesz? Ponieważ doświadczyłem tego. I wierzę w to. Mhm. Po prostu trzeba żyć dalej. Ja byłem z tą dziewczyną związany przez 2 lata. W pewnym momencie zaczęło się coś psuć i tak właśnie już definitywnie się skończyło na tydzień przed Wigilią, ale od tam jakiegoś czasu już nie było dobrze i ja próbowałem to jakoś ratować. Prosiłem, błagałem, ale w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że to nie ma sensu, bo to jest... dla mnie upokarzające, że ja tak się zachowuję, a nie inaczej. Po prostu doszedłem do tego wniosku, że ponieważ ona się związała z kimś innym, to był jej wybór i żebym nie wiadomo co robił, stawał na głowie, przenosił góry, to i tak tego nie zmienię, ponieważ to był jej wybór. Ja nie mam na to wpływu. Ja panu bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że Kraków nas słucha. Ja bardzo pozdrawiam, uwielbiam Kraków, dawno tam nie byłem. Mam nadzieję, że się wybiorę w tym roku. Dziękuję panu. Bardzo panu dziękuję za telefon. Proszę bardzo, dobranoc. Dobranoc. A ja, proszę państwa, życzę państwu wszystkim, którym dzisiaj ciężko, żeby wierzyli w to, że nawet jeżeli nie możemy powiedzieć kochany, wszystkiego dobrego, kochana, to coś ten los chce widocznie i musimy to oddać komu innemu. Bądźcie dzielni.
Ja też się postaram. Anna Sękowicz. Pora już na śpiew, niech się zbudzi w nas miłość małych drzew, choinkowy czas.